Dwa słowa o mnie. Jestem starszym architektem w ING Banku Śląskim. Tak, taki z Wem Leonem. Niektórzy kojarzą, niektórzy mają konta, niektórzy kredyty. Inni niekoniecznie, ale tam sobie pracuję na co dzień. Tam je można spotkać w Katowicach. Ktoś się pytał, czy Amsterdamie, coś. Nie, w Katowicach. Nie zarabiam w euro. Wcześniej pracowałem w sektor publiczny. Nawet tutaj byłem parę lat temu właśnie z tej firmy, która to robiła, ale no, nie polecam tej firmy. Coś, na C, ale znaczy nie na K się pisze, ale to już no, tam jak ten profesor Janusz, tylko trochę inny człowiek, ale bardzo zbliżony, tak. Trudnie się kodowaniem w Javie od 9 lat. Nie wiem, wszyscy widzą, no, jest trudno. Od 5 lat jestem Ninja Cassandra, czyli w zasadzie DevOps, architekt, programista, wszystko w jednym. No jakoś tak się stało, że się tym technologią zainteresowałem. No i tak wyszło, jeszcze rok temu jeszcze stwierdzili, że jak chcę być w tym Ingu kimś tam więcej niż tylko architektem, tylko starszym architektem, co się wiązało z certyfikacją, to jeszcze mi Hadoopa wciśli na plecy. No ale no cóż, no to o Hadoopie możemy kiedy indziej porozmawiać. Zapomniałem zapytać, kto z Was korzysta z Cassandry na produkcji? O, może tak, od tego zacznę. Ktoś korzystał w ogóle? Dobra, nie. A kto nie na produkcji? W ogóle kiedykolwiek korzystał? Jest ktoś? Okej, raz, dwa. Ktoś jeszcze? Trzy. Super, fajnie. A kto w ogóle coś słyszał? Tak, o, tak nie wiem, coś w książce otworzył albo w internecie. Też trochę, a reszta? Same pewnie jakieś Oracle i małe takie inne postgresy, nie? Mongo. Ostatnio było podobno Mongo i było dużo ludzi, więc pewnie wszyscy reszta Mongo. Proszę? Tak, nie, Mongo nie. Mongo nie lubię, ale to znaczy nie, że nie lubię, ale to później porozmawiamy dalej. Tak, grupa ING jakby też takie zawsze. Harry mi kazały wsadzić slajd, że zatrudniamy, ale nie dałem tego slajdu. No bo koledzy z Virtusa tam nie byliby szczęśliwi. Grupa ING, tak w wielu światach. Tu jest Kanada, tego nie widać, ale tu jest Kanada i tak dalej. To nie jest, że tam kogoś ucięło. A Afryki też nie widać. U mnie widać. W Europie, bla. No i w końcu w Polsce, tak. Centrala w Katowicach. Jeszcze jest oddział w Warszawie. Tam jest bliżej giełda, większe korporacje i tak dalej, więcej klientów, więc trochę jest tu, trochę jest tu. No ale głównie Katowice. Trochę historii na temat Cassandry. Kto jeszcze słyszy Cassandra, to zaraz myśli, o, Greka, tak, tak, to taka nazwa z Grecji. Tak, to była przeklęta wyrocznia starodelficka, w której ktoś się zakochał, ale ona nie odzwierciedlała jego, nie od... Miała trochę inne uczucia, więc on ją czeknął, więc to była przeklęta wyrocznia. No to jak kurczę, to orakl. Czyli czeknęli orakla, pisali w Google, wyszła Cassandra. No i tak nazwa się przyjęła. Ogólnie... O, kurczę, ale co ty... Tu jest linia czasowa, u mnie widać, was nie, trudno. 11 lat, odkąd jest Cassandra i ona się wywodzi z dwóch technologii tak naprawdę. Google'owej Bigtable, która ogólnie określała, jak dane storage'ować pod spodem, jakie tam zapisywać w formatach sustainable i tak dalej, do tego dojdziemy. I z technologii, jak dane rozsyłać po klasie, czyli Amazon Dynamo. I ludzie, którzy pracowali w Google i ludzie, którzy pracowali w Amazonie, zmienili pracę, zaczęli parkować tam w Silicon Valley 100 metrów dalej na innym parkingu, spotkali się w Facebooku i tam wymyślili Cassandrę. Podobno na jakimś hackathonie w Facebooku. Więc w 2008 roku powstała Cassandra, która rok później trafiła pod inkubator Apache. Ktoś mówił, o Cassandra, takie nowości, ktoś tu chce jakieś nowe rzeczy robić, chce być w takiej trendy nowej firmie, robić nowe SQL. No ale tak, no to Cassandra to już ma 11 lat, to nie jest takie wcale nowe. To już dekada minęła. No. W 2010 roku też, co ważne, powstał DataStax. DataStax jest główny vendor, który rozwijał Cassandrę, czyli tak wokół każdej jakiejś takiej firmy, jakiejś takiej technologii powstał jakiś startup. Przykładowo koło Kafki Confluent, koło Sparka Databricks. No to koło Cassandry powstał DataStax i zaczęli tam dużo komitować swoich zmian i to zaczęli sprzedawać. No jak jest biznes, jest klientela, no to zaczęli atakować, no ale tak. Ci z DataStaxa tutaj nie widać, bo to w zasadzie jest taka szczałka w dół.
zostali wykopani z inkubatora Apache. Już de facto DataStax nie jest tą Apache Cassandrą. Jak ktoś weźmie Apache Cassandrę, to już to tak naprawdę będzie trochę inne źródła niż DataStax. Dlaczego? Po 2015 roku powstał taki projekt SyllaDB. Chłopaki, którzy wcześniej pisali KVM-a, sprzedali go do Red Hata, wzięli za to dużo pieniędzy, mogli już sobie siedzieć na plaży i tam klepać panie w literach, ale niestety tego nie zrobili. I zrobili w zasadzie nowy projekt, otworzyli nowy startup, SyllaDB, i to jest Cassandra na C++. Tak, no, ktoś chcieli klepać, no to kocy zaczęli klepać. I w zasadzie Scylla to jest Cassandra na C++ od nowa. A wcześniej w czym była? Cassandra cały czas jest w Java napisana. No, dlatego grupa Kielce, Java User Group. Java, tak, no Cassandra jest w Javie, hello. Tak, też są problemy z garbage collectorem, też jest zarządzanie pamięcią, wszystko i tak dalej, no. No w zasadzie z tego to wyszło, że ktoś powiedział, kurczę, ale z tej Javy, no jest już ten JIT, niby to super śmiga, no ale jeszcze są te JIT pauzy, a my tu robimy system, który jest nisko, który ma niskie czasy opóźnień, nie ma tych właśnie softwareów i tak dalej, a napisali to w C++, dziękuję, działa. Do tego jeszcze napisali własny stos TCP, nie idą bez kernel, idą bokiem, własny system plików sobie teraz piszą i tak dalej, no bardzo nisko poziomowo jadą. Pojechali w 2016 roku na Cassandra Summit z prezentacją Cassandra 10 razy szybciej. DataStax się ucieszył, fajnie, ktoś coś zoptymalizował. Powiedzieli, wyrzućcie Cassandrę, postawcie SyllaDB, jest napisane w C++, będzie 10 razy szybciej. No i się ludzie z DataStaxa mało się ucieszyli. No i później się powadzili z Apache'em i de facto już projekt DataStaxowy jest kontynuowany gdzieś tam z boku. No ale też był układ, że był teraz vendor locking. Nikt nie lubi być właśnie tam, że jest właśnie, że ma jakiś system i ten system nie może sobie teraz wziąć, przestać płacić. No to DataStax teraz też wypuszcza w ogóle distributed of Apache Cassandra. DataStax distributed Apache Cassandra. No po to, żeby to było darmowe na produkcję i tak dalej. Wersje Cassandry, tak. Mam nadzieję, że kiedyś ten slajd rozszerzę. De facto ten akurat mam już od chyba 2 lat. To jest wersja 4.0 w fazie alfa. Rok temu byłem w San Francisco na Distributed Data Day, gdzie mieli implementować wersję 4.0 i powiedzieli, no, że jest zbagowana i płakali, że nie ma teraz tego żadnego vendora, który by im pomógł. Więc naprawdę taka najbardziej stabilna Cassandra to jest teraz 3.11, który ma już nowy silnik. Ten nowy silnik jest o tyle ważny, że już pod spodem nie ma column family, czyli tej technologii big table, ale są tak zwane tabele. Zmienia się trochę nomenklatura. Dojdziemy do tego, co tam się pod spodem stało później. Na spokojnie. Wersja Enterprise. Tak jak ktoś, tak jak ja pracuję w jakimś banku i KNF każe mieć licencję, wsparcie i tam jakieś duże security. Czy ktoś tu ma takie potrzeby, no u mnie takie są. To musi iść wersji Enterprise, bo inaczej się płaci do KNF-u ryzyko niefinansowe i bla, 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 bla. No i wychodzi, że taniej kupić bazę wersji Enterprise. No, więc Enterprise jest w 2 wersjach tej dystrybucji kasandrowych, czyli właśnie jako DataStax Enterprise i jako Scylla Enterprise. Jest Scylla powiedzieli, że są tańsi niż DataStax. O ile się im powie, ile się teraz płaci do DataStaxu. No. W ogóle też Scylla, tak często się pojawia takie pojęcie jako drop-in replacement. Czyli mamy sobie odpalony proces w Javie, kasandrowy, robimy tam killa, bach, proces idzie w piach, stawiamy Scyllę, wskazujemy jej te same pliki SSTable, czyli te dane takie surowe, które są w Cassandrze, robimy start, dziękuję, wszystko działa. I mamy wszystko 2 razy, 3 razy szybciej. No tak w teorii, w praktyce trochę jest inaczej, no ale... Wiadomo, marketingowcy musieli swoje tam zarobić, swoje powiedzieć. Tak, jako że ten pierwszy wykład jest taki podstawowy, bo tu wiele ludzi się nie zgłosiło, że zna, to polecimy przez podstawy Cassandry. Ale żeby mówić o Cassandrze, to pierw podstawa, no bazy nierelacyjne, nie SQL. Było Mongo, więc pewnie wszystko wiecie i tak dalej, no nierelacyjna, czego nie ma relacji. Jakie znacie relacje, no pewnie 3, 1:1, 1:1, wiele do wielu. No, tak. Podstawy, uczyli tego w podstawówce, czy zależy to, gdzie chodził do szkoły. No, miał uczyli jakaś gimnazjum. Jeszcze miałem. Płaskie tabele.
zapominamy o trzeciej postaci normalnej, postaci Paisa Koda i tak dalej, też tego uczyli. My tego nie robimy. Chociaż prawda jest taka, że nawet jeśli mówimy o bazach relacyjnych, to później taka bardzo silna denormalizacja wcale nie pomaga tej bazie relacyjnej. No ale zapominamy to o tym, ponieważ tego nie możemy zrobić po prostu. Ktoś kiedyś powiedział, że te bazy relacyjne wyszły i ogólnie te postacie denormalizacja wyszła z tego, że kiedyś dyski twarde zajmowały pół tego pokoju, miały małą pojemność, więc trzeba było jakoś sobie poradzić, żeby nie mieć danych zdeduplikowanych w samej bazie, no to powstały te postacie normalne i później relacje, żeby zachować spójność między tym. No ale wracamy teraz, świat poszedł do przodu, pojawiły się komputery, marihuana, więc teraz trotem to robimy. Już nie musimy się martwić o dysk, mamy go dużo. Podział na dane, na partycje, shardy. Tak, to jest out of box. No tak, w Mongu były te shardy. Tutaj shardy występują, ale w trochę innej postaci, tylko w zasadzie w DataStack Enterprise Cylli. O tym powiem może później, może nie. Chyba lepiej zapyta, ale to może kiedy indziej. Ale są partycje, out of box. Wszystkie dane w Cassandra są w partycjach. Pojedziemy spokojnie. Duże zbiory, tak, też jak cała baza się zmieści na jednym nodzie, na jednej maszynie, to może nie ma sensu jej w ogóle rozpraszać. To jest takie mówienie, replikacje, brak transakcyjności. No świat nie jest transakcyjny. Kiedyś MySQL powstał, nie było transakcji, mówili na każdej konferencji, że MySQL jest fajny, nie ma transakcji, ale świat tego nie potrzebuje. Później dorobili te transakcje, no powiedzieli, nie, na transakcje są fajne, nie, no sorry, no jak to nie może nie być transakcji? No ogólnie może nie być transakcji, można cały czas tylko dodawać nowe rzeczy, a w razie czego jakiś robić po prostu fallback. Jak ktoś nie umie zapłacić za, ktoś zapłacił za kawę, kawy nie dostał, to może po prostu fallback i mogą mu te pieniądze zwrócić. Nie trzeba sobie robić wtedy rollbacka. Wiecie, tak się nie robi. Brak rozbudowanego silnika. Tak, zawsze mówię, że jak w wielu firmach przychodzi nowy stażysta, no to co mu się robi, daje no bazę danych, niech sobie tam zrobi. No bo później zrobi selecta takiego, 5 tabel, 20 tabel, pójdzie. Zrobi sobie tam jakiś plan zapytania, jakieś takie tymczasowe indeksy, tak dalej, pójdzie. No tutaj już tego nie pójdzie. Najgorsza możliwa rzecz na Cassandra, komu na zrobić, to źle bazę zaprojektować. Dynamicznie wyjęte schematy, do tego też dojdziemy na spokojnie. Taki człowiek, który pracował w IBM-ie, wprowadzał taką teorię, SAP, nie można mieć wszystkich trzech rzeczy, czyli zawsze mamy jakiś balans, jakiś trade-off między spójnością, dostępnością i odpornością na pojedyncze awarie, pojedynczych węzłów. Tak, no i to już widać, o. To wszyscy znają, bazy relacyjne. To mieliście ostatnio Mongo. Teraz mamy taki przypadek, że mamy bazę, która jednak jest dopiero ewentualnie konsystencji, czyli dopiero dąży do tej spójności, nie jest na starcie spójna. O, jak to baza nie jest spójna, co to za baza, nie chcę takiej bazy. No nie, no da się też starzyć się też z tym żyć. Są takie pojęcia jak silnej spójności, słabej spójności. Dojdziemy do tego spokojnie. Tak, więc Cassandra jest bazą, która jest dostępna, odporna na awarie pojedynczych węzłów, ale nie jest do końca spójna. Chociaż też do tego dojdziemy, że ja mogę sobie postawić taki klaster Cassandry, który będzie zawsze spójny i odporny na awarie pojedynczych węzłów, ale nie będzie wtedy dostępny. Mogę sobie tym żonglować dzięki tunelu konsystencji, czyli zmianom poziomu spójności, konsystencji level. Spokojnie dojdziemy. No, a to już powiedziałem, bla 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 bla. Ogólnie jakby były jakieś pytania, to można zadawać w trakcie, nie obrażam się, rękę do góry, lubię pytania, zawsze pytania wprowadzają coś ciekawego, o czym nie powiedziałem, a ktoś się zapyta, wtedy o tym powiem, więc zawsze pytania wprowadzają jakąś entropię i losowość w te wystąpienia. Tak, typy tych baz, no jakby też każdy to zna, ale też to muszę powiedzieć, bo często jest taki mit, że Cassandra jest typem key value. Nie jest key value, nie jest. Po prostu nie jest. Jest bazą szerokokolumnową, wide column. Ktoś mówi, że Cassandra jest key value, to już tam telepie ludzi tak w DataStaxie, tak już chodzą. No okej. Okay. To tak jeszcze mogę powiedzieć, no tyle, no każdy zna
każda baza, każdy typ bazy ma trochę inne przypadki użycia, trochę inaczej się zachowuje. No. Cassandra jest bardziej właśnie jest white column z tego powodu, że ma klucz partycji, później clustering column i można się odpytywać bardziej elastycznie niż tylko tak, daj mi wartość i dziękuję, ale spokojnie dojdziemy. Zatem czym jest ta Cassandra? Jest to liniowo skalowany, rozproszony out of box, multi DC, DC awareness, baza danych, open source'owa. Można każdy, kto ma trochę wolnego czasu, może sobie kontrybuować Cassandrę. Wejść na GitHub'a, ściągnąć źródła Apache Cassandry i sobie tam wypisywać nowe funkcjonalności. Później takich ludzi wykwytują, dają im pracę zdalną, zarabiają w dolarach, pięcie cyfrowo i jest fajnie. Serio. Jest implementowana w Javie, tak, wszystkimi wadami i zaletami. No, jest grupa, że właśnie te Kielce Java User Group, więc tam pewnie znacie się na Javie, więc nie będę mówić, jakie są wady i zalety, bo każdy zna. No, ale największa wada przy Cassandrze to jest garbage collector. No chyba, że tam w Javie 11, w końcu 12 chyba ma być nowy garbage collector, ten właśnie z niskimi czasami stop wordu, low latency, ale no, jeszcze nie wiem, czy już jest, czy go nie ma. Wczoraj. O, spoko. Nawet jest taki jeden, który w ogóle nigdy się nie czyści. Że jak zabraknie mu kipa, to po prostu się kładzie i do widzenia. No, więc... Tak, jest dostępna na rynku 11 lat. Też jest ważne, bo tam kiedyś właśnie mówi, że taki nowy bazet, nigdy nie wiadomo, bo tam coś nowego wypuszczą. Tam też jest bagowane w te. Nie, to już jest 11 lat. W wielu możliwych firmach na całym świecie, dlaczego, w jakie firmy sobie korzystają, też będę jakiś tam miał slajd, też o tym powiem. Największy klaster Cassandry, jaki się, tak powiem, tam chwalą, to jest w Apple. Około 8000 node'ów ma. Na całym świecie jest w paru DC, ponieważ Cassandra jest out of box DC awareness. I tak naprawdę jak ktoś tam ma coś w Apple i sobie korzysta tam z iOS'a, czy jakichś tam innych zabawek, takich dla tych MO, no to wtedy korzysta tak naprawdę pod spodem z Cassandry. I jest masterless, nie ma mastera. Nie ma, że jest jak jeden node, który jest masterem. Jest pojęcie koordynatora, ale to jest trochę inny koordynator. Jak ktoś zna Presto, tam też jest koordynator, ale to jest jeszcze coś jeszcze innego. Koordynator w Presto jest takim masterem. Okej. Koordynator w Presto jest takim masterem, tutaj nie ma mastera. Baza jest masterless, ale spokojnie, dojdziemy. Jeszcze tak szybki przegląd przez topologię. Node, pojedynczy proces na Linuxie. Kiedyś w wersji, dość wersji 3.7 mógł być także na Windowsie. Już nie. DataSax powiedział nigdy więcej. Nie, Windows jest zły. Nie chcecie mieć baz na Windowsie. No, kiedyś na przykład w banku najstawali na Oracle na Windowsie. No to też było złe. No, bo Microsoft dał za darmo licencję na wszystkie możliwe wirtualki. O, mamy licencję darmową, tu mocno nam Red Hat. Bach, wszystko, nawet rakę tam postawili. No, do dzisiaj to sprzątają. Tak, więc pojedynczy node, pojedynczy proces na jakimś systemie operacyjnym w DVM-ie sobie działa. Takie nody w kolejnej wersji topologii są w jakichś szafach. Cassandra jest rack awareness, czyli wspiera to, że nody są w szafach. Niektórym się to może wydawać dziwne, bo teraz w tym świecie Kubernetesa, jakieś szafy i tak dalej, no ale ogólnie w serwerowniach są szafy. To nie jest tak, że ktoś sobie przychodzi i otwiera ten magazyn albo tą serwerownię i tak wrzuca te na prawo, na lewo serwery, one tam jakieś są w kupie i tak dalej, nie, są w szafach. Usadzone są w szafach, więc Cassandra też to wspiera, ponieważ jakby ktoś miał tych node'ów więcej, wszystkie wstawiłby do jednej szafy, ktoś by się kopnął, ktoś by wszedł, kopnął kabel, ten szafa straciła napięcie, no wtedy by całe DC by poszło w piach. No to można sobie tak zrobić Cassandrę, żeby była przykładowo w jednym DC w dwóch szafach. Kolejną warstwę, takie szafy, są data centry. To może być data center fizyczne, czyli takie jakby geograficzne, że tam, nie wiem, Europa, Ameryka, Wybrzeże Północne, wschodnie, zachodnie. Może także być wirtualne data center, to już jest kwestia nasza. Jeśli zrobimy to zgodnie z naszą jakąś tam wiedzą, jak to wygląda geograficznie, to będzie lepiej działać po prostu, no ponieważ czasy odpowiedzi między tymi nodami będą szybsze. I dopiero coś takiego, taka struktura, gdzie
tych node'ów może być więcej, tych szaf może być więcej, tych data center'ów może być więcej, dopiero to nam robi klaster Cassandry. Mówiąc klaster Cassandry, myślimy o node'ach, które są w rackach, które są w data center'ach. No oczywiście można mieć klaster Cassandry jednonodowy, który jest w jednej szafie, w jednym data center'ze i dziękuję. No ale ogólnie, jeśli chcemy mieć coś high availability, to potrzebujemy mieć redundancję tego całego motłoku, no to jest tego więcej. Tak, no i co to za czary, że to w ogóle działa? Zawsze jakaś nowa technologia wchodzi, zawsze jest jakiś paper. Musi tak być. No i tu będzie taki paper jak Consistency Hash Ring. No i teraz tak. Zazwyczaj tam u siebie w firmie zawsze robię, jak mam jakiś taki jakiś flip chart, tam sobie to rysuję. Do tego nie będę robić. No ale wyobraźmy sobie, że mamy jakąś przestrzeń od 0 do 1023. Jakąś taką przestrzeń wartości. Normalnie to jest nie Cassandry, to jest minus long plus long, 2 do minus 2 do 63, do 2 do 64. Tutaj sobie wyobraźmy, że to jest od 0 do 1023. Jeśli nam jakaś wartość wchodzi do Cassandry, robimy jakiś insert, to każda wartość ma swój klucz partycji. To jest pierwsza rzecz, na którą trzeba w insercie podać, to jest klucz partycji. Później to się będzie bardziej przejrzyste, jak ten klucz partycji się podaje. I ten klucz partycji jest wtedy haszowany. Haszowany jest funkcją modulo 3. W wyniku tego haszowania nakratuje się z modulacją 24. No ale powiedzmy, że modulo 3 da tylko z zakresu minus long plus long. Powstaje jakaś wartość. I dzięki tej wartości wiemy, gdzie dane są w tym naszym konsekwencji hash ringu. Każdy node, który wchodzi do klastra Cassandry w danym data centrze, bierze sobie jakiś taki przestrzeń takich tokenów. W tym przypadku mamy cztery nody Cassandry. Każdy node, który wchodził, wziął sobie jakiś tam zakres tych całych tokenów i po prostu jak sobie zapisujemy, to haszujemy jakąś wartość klucza partycji i wtedy wiemy, gdzie te dane są. Wydaje się to, ale po co takie zabawy i tak dalej. Ale w momencie, kiedy takich węzłów nodów mamy 8000, tak jak Apple, no to wtedy odpytywać się 8000 nodów, ej, może ty masz, ej, może ty, może ty, no już jest takie trochę śliskie i w ogóle dziwne. Żeby to szybko działało, każdy node, który wchodzi, dostaje swój zakres tokenów i później coś wsadzając, wiemy, gdzie ta dana ma trafić, do którego noda. Tak? Czyli miejsce jest wyliczane haszem z tych danych, tak? Tak, robiąc insert, podaję przykładowo insert into table, w nawiasie tam kolumny, values i podajesz pierwsza wartość to jest zawsze klucz partycji. Druga wartość to jest tam klucz klastrujący, o którym będę mówił później, jakieś tam inne wartości. I ten klucz partycji to jest ta wartość, która jest haszowana i która później stwierdza dzięki temu haszowaniu, gdzie te dane mają trafić. I dzięki temu, że każdy node zna przestrzeń tych tokenów, każdy node wie, który node ma gdzie jakie dane, i dzięki temu, że każdy node potrafi sobie haszować, bo każdy ma tą samą funkcję haszującą, każdy node może dla nas realizować same zapytanie. Nie ma mastera dzięki temu. To jest podstaw samej Cassandry. Za tym idą od razu ograniczenia, że później jak chcemy dane wyciągnąć, musimy zawsze ten klucz partycji podać. No. Nie, to jest jasne? Clever? Jasne. Tak. Jeśli jakieś dane wsadzamy do Cassandry, to możemy wybrać dowolnego noda, który był koordynatorem naszego zapytania. Ponieważ każdy zna tę przestrzeń kluczy, każdy zna tą funkcję haszującą murmur 3, każdy wie, kto gdzie jest, kto ma jakie tokeny, więc możemy wybrać dowolnego noda. Wsadzając dane do Cassandry, zawsze out of box, od razu zakładając keyspace, podajemy mu, jaki ma być replication factor. To jest też out of box Cassandry. To nie jest tak, że my musimy jakieś 3 inserty zrobić. Nie, Cassandra sama w sobie koordynator, jak widzi jakie dane, które mają wejść, wie jaki jest replication factor i od razu wyliczy sobie te hasze. Według haszu trafi mu, że ma trafić do noda pierwszego i myślę jeszcze do dwóch kolejnych nodów. No i teraz zaczyna się zabawa. Jeszcze mamy taki jak poziom spójności. A, miałem powiedzieć tak. Jest sobie taka sytuacja. Mamy sobie zapis do Cassandry, tego noda siódmego, został wybrany jako koordynator naszego zapytania. To jak wybierać którego noda jako koordynatora, to później też powiem spokojnie. I wysyłamy dane do tych trzech nodów.
No i teraz powiedziałem tak, no Cassandra jest bazą, która jest wysoko dostępna, więc z samej definicji jakiś node nam może paść. Przykładowo padł nam node numer 3. O, ktoś zrobił, nie wiem, reboota, zrobił cokolwiek, no po prostu padł. I teraz pytanie, no czy ten insert się udał, czy się nie udał? Kto uważa, że się udał? Udał. Okej, okay. A kto uważa, że się nie udał? Kto uważa? To? Okej, okay, dobra, już tam słyszałem z tyłu gdzieś tam odpowiedź, to zależy, tak. To czy się udał, czy się nie udał, to zależy. No ale od czego zależy, no? Od tego, czy inne węzły potwierdziły zapis. Tak, ale teraz inne węzły, czyli pierwszy, drugi potwierdził zapis, a trzeci go nie potwierdził. I to się udało, czy się nie udało w takim razie? To zależy, jak ustawimy, ile węzłów musi odpowiedzieć, że zapisało, żeby zapis był uznany za poprawny. Tak jest. Czyli musimy ustawić, ile węzłów ma nam potwierdzić zapis. Czyli wtedy ustawiasz tak zwany consistency level. Nasz poziom spójności. Jaki oczekujemy podczas tego zapisu. Czyli my jako tam programista aplikacji, która tam komunikuje się z Cassandrą, ustawiamy poziom spójności, jaki oczekujemy od klastra. No i od razu tak. Przykładowo tu jest jakiś przykład, że ustawiliśmy poziom spójności 1, czyli wystarczy, że jeden node nam potwierdził zapis i wtedy już wpadamy klientowi, że się ten zapis udał. Są jeszcze inne poziomy spójności oczywiście. N to jest taki poziom, gdzie nikt nie musi potwierdzić. Koordynator przyjął, dziękuję. Tam się wtedy proces dzieje asynchronicznie, albo w ogóle się on nie uda i tyle. Ale N przyjął, dziękuję. Od wersji Cassandry 2.1 jest bardzo silnie używany, z powodu tego, że w Cassandry 2.1 doszły hinty. Powiem o tym spokojnie. 1, czyli 1, 2, czyli 2 nam muszą potwierdzić, 3, no to 3 nam muszą, quorum. Dochodzimy do takich ciekawszych, quorum, czyli więcej jak połowa. Jeśli mamy replication factor 3, to quorum wynosi 2. Jeśli mamy replication factor 8, to quorum wynosi 5. Tak jest, więcej jak połowa. 51%, albo 50,00001. All, wszystkie nam muszą potwierdzić. I teraz sterując sobie tymi poziomami spójności, możemy uzyskać klaster Cassandry, który jest silnie spójny, ale będzie mniej dostępny. No bo robimy zawsze zapis olem, więc zawsze każdy node ma te same dane, ale w momencie, kiedy jakiś node nam wypadnie, wtedy już tam nie możemy zapisać. Czujemy to. Mamy taki balans. Local quorum jest tak, że jak jesteśmy tą aplikacją, to w driverze ustawiamy, który nasz data center jest naszym lokalnym data centrem. Jeśli jesteśmy też firmą wielką, typu jakiś tam Netflix, to mamy trzy regiony, Europę, Amerykę, Wybrzeże Wschodnie i Zachodnie, no to local DC dla serwerów tam aplikacyjnych, które są w Europie, będzie zawsze ten data center europejski. Po to, żeby czas odpowiedzi był jak najszybszy. Each quorum, czyli w każdym data centrze muszą nam więcej słowa nodów musi nam potwierdzić. Local one, w naszym lokalnym data centrze, czyli tym, gdzie ustawiliśmy w driverze, jeden node musi nam potwierdzić. Tak, no i dochodzimy do takiej zabawy, że ogólnie Cassandra jest enable consistency. Czyli możemy sobie te poziomy spójności w każdej chwili zmieniać. Każde pojedyncze zapytanie do Cassandry może mieć inny poziom spójności. Każde. Inaczej możemy zapisywać niż czytać. Tak jest. To już w ogóle, to na pewno. A tam bardziej każdy strzał, notabene pierwsza rzecz, jaką zawsze mówię, żeby sobie, jeśli ktoś wymaga większej dostępności, ustawić w driverze, to tak zwany downgrade consistency policy. Czyli jeśli nam się nie uda zapis poziomem jakimś tam wysokim typu quorum, no to spróbuj z niższym. No trudno, godzę się z jakimś tam brakiem spójności. Tak. Druga rzecz, która tu jest przykładowo ważna, na tym obrazku jest pokazana, to jest tak zwany przypadek weak consistency. Czyli piszemy, potwierdzają nam te dwa nody, później czytamy przez innego koordynatora, czytamy tylko z tego noda, bo tylko jest consistency level 1. Taki, jaki jest poziom spójności przy czytaniu, to tyle nodów będziemy się pytać. To też tego nie powiedziałem, ale to jest też ważne. Czyli jeśli mamy przy readzie consistency level 1, to on tylko jednego noda się będzie pytać o te dane. Jeśli mamy przy czytaniu consistency level all, to się będzie pytał o wszystkich
które przykładowo tutaj są, czyli tych wszystkich trzech. Przy zapisie to jest kwestia, ile nodów oczekujemy, że nam potwierdzi zapis. Trochę jest to inaczej zrobione. Znaczy trochę to inaczej się interpretuje konsystency level. Tak, i w tym sytuacji mamy tak zwane weak consistency. Czyli możemy mieć jakiś hazard, że piszemy do tych dwóch nodów, a nam potwierdziły, czytamy z tego trzeciego i mamy nieprawdę. Nie mamy danych. Są w zasadzie, no możemy nie mieć danych, albo możemy mieć stare dane. Można albo uzyskać prawdę, albo nieprawdę, albo że jest brak dostępności klastra. Najgorsza sytuacja to jest uzyskać nieprawdę. Lepiej mieć odpowiedź, że na klaster nie jest dostępny, niż komuś powiedzieć, że na twoim tym rachunku to jeszcze masz milion do wydania. Tak. I wtedy mówi się o takim pojęciu właśnie jak strong consistency, czyli jak mamy replication factor, że to jest taki wzorek, że replication factor musi być silnie mniejszy niż write consistency plus read consistency level. Czyli jeśli mamy replication factor 3, to piszemy czekając na potwierdzenie z dwóch minimum i czytamy także z dwóch. Dzięki temu zawsze minimalizujemy to ryzyko, wtedy go nie ma. Odpowiedź powinna być pytanie kolejne, no a co jeśli jest taka właśnie sytuacja, że tu dostałem zapis, tu ten zapis nie poszedł po ten nowy, przez jakiś czas leżał z jakiegoś powodu, później wszedł, ja się teraz go pytam o dane. I mam inne dane w nodzie pierwszym, inne dane w nodzie trzecim. Wtedy mam konflikt. Jakoś mam entropię w klasie, jest konflikt, który trzeba rozwiązać. Cassandra wszystkie konflikty rozwiązuje na podstawie czasu. Nowsze dane zawsze wygrywają. Wsadzając każdą daną do klastra, zawsze jest meta informacja o czasie i zawsze później podczas rozwiązywania konfliktu nowsza dana wygrywa. Oczywiście jak będzie taka sytuacja, to ten N3 stwierdzi, że to ten N6 jako koordynator stwierdzi, ej, ty N3, ty masz stare dane, wyrównaj je sobie, tak zwany read deeper. No ale idziemy dalej. Jeśli bawimy się już w multi-DC, czyli mamy tych DC więcej, to wtedy zawsze wygląda tak, że każdy, jeśli tu przykładowo robimy jakiś zapis do tego koordynatora, to on do innych klastrów już nie pisze do nich, do każdego, żeby właśnie też ograniczyć ruch między tymi data centrami, no bo przykładowo w jakichś tam chmurach płacimy za każdy transfer poza data center i to nie mało, każdy to trafi zjeść w parę dni, więc tylko się wysyła tylko koordynator do kolejnego koordynatora, i on tam też ustala swój poziom spójności. Kto mi powie, jaki tu jest pokazany poziom spójności, to ja się napiję wody. Za pendrive'a z ING Banku Śląskiego. Any quorum. Each quorum. Tak, each quorum. To powiedział? O, to później zgłosił po pendrive'a. 16-gigowy. Ale USB 2.0, no, żeby nie było za fajnie. Znaczy nie ja to kupowałem. HR. Tak, tutaj jaki mamy poziom spójności? Śmielej. Nie. Any quorum. Nie. No, może być lokal tu albo lokal quorum. Taki. Dobra. Jeszcze jest tutaj, poziom jest N, czyli nikt nie musi nam potwierdzić. Do koordynatora, on sobie tam zrobi hinty i sru. A, o hintach, chyba nie mam później slajdów, więc powiem teraz. W wersji Cassandry 2.1 DataStax dostał wiele takich właśnie, wiele, że tak powiem, jak to się mówi, tych takich głosowań, jakie mają funkcjonalność prowadzić. Prowadzili funkcjonalność hintów. Czyli jeśli jakiś node nam z jakiegoś powodu leży, to koordynator tego zapytania odkłada na niego taki pliczek hint. Że jakby on stał, to mu to doszli, niech się wyrówna. No i w wersji Cassandry 2.1 było tak, że hinty znajdowały się w SS-tablach, czyli w samej Cassandrze, co później wygenerowało bardzo dużo tombstone'ów, o czym później powiem, i było problematyczne. W wersji Cassandry 3 wsadzili tombstone'y na dysk twardy, jako taki a la commit log. Tombstone'y żyją, hinty żyją tak długo, jaką ustawimy w YAML-u. Defaultowo były to 4 godziny, czyli mieliśmy 4 godziny, żeby node stał i żeby się wyrównał.
zrobili 4 godziny tylko dlatego, że jakby jakiś gruby stream danych leciał, no to żeby reszty nodów nie po prostu nie zatkać tymi danymi. No wtedy każdy oprócz tego, że przyjmował tą swoje dane, to jeszcze musiał przyjmować hinty dla innego noda. No i jeden node nam wypadł, bo był duży ruch, to wtedy nam odpadł drugi ruch, wtedy nam odpadł później drugi node. Później nam odpadł trzeci, potem trzeci musiał się przyjąć do tego pierwszego i drugiego i się tak domek z karcie wtedy się przedywali. Tego tam zrobili ograniczenie pierwotne na 4 godziny. Ja ogólnie u mnie w banku ustawiam zawsze czas życia hintów na 42 godziny. Nie ma... No właśnie, na to pytanie czekałem. Kurczę, nie wiem co tam jeszcze mam. Możesz przyjść później po coś, to ci wylosuję. Czemu 42 godziny? Ponieważ jako bank NF każe nam robić tak zwane smoke testy, testy PZC. Czyli jak mamy więcej niż jedno data center, to jedno musimy zgasić, tak jakby bomba spadła. To jak się wtedy bank zachowa, jakby bomba spadła na jedno data center, tak zwane testy PZC. I te testy trwają właśnie około 2 dni, no to sobie tak, niech będą 3 dni. Czyli 40, znaczy nie jest odpowiedź czemu 42, a nie 48, ale to jest odpowiedź czemu 72, nie 78, ale to jest odpowiedź czemu 72. Bo testy PZC trwają 2 dni, jakby to się przedłużyło, to jeszcze jeden dzień więcej. No, żeby było, żeby od razu jak jeden data center mi wstanie, żeby się to wyrównało i żeby nie miał żadnych problemów z entropią w klatrze. Macie takie smoke testy jak w Netflixie, że ubijacie losowo? Tak, Chaos Monkey, nie mamy niestety Chaos Monkey. Czy ja bym chciał mieć? Ostatnio taki test nawet mieliśmy taki test, 29 listopada. No ale to nie mogę mówić aż tak dużo, ale no był taki Chaos Monkey. No. Kto ma konto FING, to wie, kto nie ma, to... No dobra. Śmiechy, chichy. Proszę? Ale Chaos Monkey od północy do 6 rano, to tak nie bardzo. Nie, to nie było od północy rano, to było od godziny 14 do godziny 22. Dobra, zdarzyło się, ktoś nas za to przeprosił, to nie była nasza wina, no ale no, fajnie, że nas przeprosili, no dobra. Dali czekoladki? Nie, Cisco nie, Cisco nie daje czekolady, ani mnie nic kto. Dobra. Później, jakieś ciekawsze pytanie, znaczy ten. No. Dobra, tu nie mówić. Dobra, i teraz tą stronę. O, tak, czas goni? O, kurczę, mam mało czasu. Tą stronę. W Cassandrze wykonuje się tylko operacje zapisu albo odczytu. W sensie tylko robi się abserty, albo się robi selepty. Albo się dane czyta, albo się zapisuje nowe. Ale ja tu znam takie coś jak update, delete. Jak teraz ten, nie ma czegoś takiego. Nie ma, no nie ma. Nie ma w Cassandrze takiej operacji, czy jest, pisze się składnie delete, coś tam bla 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 bla. Ale tak naprawdę robi się insert. Robi się insert z taką metainformacją tą stronę. Że ta dana jest usunięta. Czyli wstawię te puste dane? Wpisujemy, dokładnie, wpisujemy nowe dane, którymi nadpisujemy te, które były wcześniej, z informacją, że to jest usunięte z takim tombstone'em, który tak naprawdę jest odzwierciedleniem nula. I teraz z czego się to wzięło? Głównie się to wzięło z tego, że jak mamy taki distributed system, no to jakiś node, mówiłem, może nam paść. I wszystko musi działać. No i wyobraźmy sobie, że usunęliśmy jakąś daną, jakiś rekord, ale ten node akurat wtedy leżał. Po jakimś czasie ten node wstał, ale nie miał tej informacji, że był usunięty. No i teraz skąd się ma dowiedzieć, że te usunięcie miało miejsce? Właśnie z tych tombstone'ów. Czyli nawet jak coś usuwamy z Cassandry, tak naprawdę tylko robimy insert z nową wartością, z takim znacznikiem, że to jest usunięte. Tombstone'y mają swój czas życia. Defaultowo każda tabela jest taki parametr DC Grace. Z defaulta jest tutaj, że 10 dni. Czyli jeśli jakiś node tam padnie, to jeśli minie 10 dni i my go przywrócimy, to mogą nam jakieś dane wrócić z zagrobu. No taki jeden z pierwszych fuck-upów każdego DBA, który można zrobić na Cassandrze. Trzeba na ich więcej zrobić. No, ogólnie kiedy mi się wydawało, że próg wejścia do Cassandry jest bardzo niski, bo to jest taki łatwy i w ogóle. No nie. Jednak ten ból jest trochę większy. A najgorsze jest to, że nigdzie o tym nie piszą. No ale to jesteście tutaj, to się dowiecie. Tak. Więc robiąc delete'a, robimy w zasadzie insert z tą stronę. Tak, white column, jak są one zapisywane. Miałem powiedzieć tak. Pierwszą taką strukturą,
logiczną, na samej górze, on top, jest key space. To jest czyli klucze. No, ktoś, jak ktoś tam zna te relacyjne bazy danych, tam były schematy, tutaj są key space. Ogólnie tak dla takiego usera, który pisze aplikację, to się wydaje, że sprawia to samo. Tam use, key space, ABC. To taka kolumna z ID? Nie, key space to masz jakby schemat. Tabelę masz w tym schemacie. Zaczynasz jakieś zapytanie, to tam pisze przykładowo use, tam jakiś key space, use tam schema, ABC, to samo jest key space. Tylko że key space ma jeszcze dwie takie ciekawe właściwości. Pierwsza właściwość to jest label write, trwały zapis. Ona jest default, to jest na true. Jeśli ustawimy ją na false, to wtedy nie zapisują się commit login. Commit log to jest taki sekwencyjny na dysku trwały zapis, że jakaś operacja tam przyszła. Czemu? Ponieważ Cassandra, jak coś nowego wpada, zapisuje to w dwóch miejscach. Na dysku, na commit logu, czyli tak sekwencyjnie, ciach, 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 ciach. Albo do pamięci, do RAMu, tak zwanego memtable'a. No ale RAM, jak wiadomo, jest nietrwały, jakby ktoś kopnął w kabel, no to wtedy byśmy te dane stracili. Dlatego jest ten właśnie commit log, żeby wtedy podczas startu Cassandry, żeby tego memtable'a odbudować. Chyba, że ktoś sobie super szybki, jakieś testy wydajnościowe robi, wtedy robi label write na false, wtedy jest super szybko, no tak. No, ogólnie tak kiedyś podobno Mongo zrobiła, jakiś pierwszy test, że właśnie wywaliło taki zapis na dysk trwały, no i było szybko. Druga właściwość każdego keyspace'a to jest replication factor. Czyli w samym keyspace'ie definiujemy, jak dane mają być replikowane w klastrze. I mamy cztery sposoby, które możemy ustawić. Pierwszy sposób to jest simple replication factor. I stawiamy jakąś wartość liczbową, przykładowo 2. Simple replication factor 2, czyli zapiszę w dwóch nodach. Dziękuję. Nie wiemy tam w jakim DC ani co, w jakich dwóch nodach zapisał. Dziękuję. Kolejny typ replication factor to jest network topology strategy. I to już jest taki replication factor, w którym podajemy mapę. Przykładowo DC Europa 3, DC Stany 8 i tak dalej. I wtedy on sobie zabierze, ma zapisać data center w Europie 3 razy, a w data center w tam Stanach 8 razy. Kolejny to jest lokator strategii, ale to jest taki replication factor, który powoduje, że dane tylko są lokalnie zapisywane, nigdy nie są replikowane. Takie tabele są typu keyspacy, typu przykładowo schema, gdzie jest schema całej Cassandry, to one się nie replikują po prostu. I jeszcze jest jeden, który doszedł w DataStax Enterprise 6, czyli tej komercyjnej DataStaxowej Cassandrze, to jest Everywhere. Czyli roześlij na wszystkie możliwe nody. To jest bardzo kluczowy. Czy dziwne, że dopiero powstał w wersji 6, ale jest bardzo kluczowy, ponieważ wszystkie dane autentyfikacyjne do Cassandry są w samej Cassandrze. Czyli jeśli nie zreplikujemy sobie keyspace'a system out, w którym są wszystkie dane autentyfikacji, typu userzy, typu ich jakieś uprawnienia, no to wtedy cały ruch tylko w jednego noda będziemy przyciskać, który będzie miał te dane autoryzacyjne. Jak ten node nam klęknie, no to tracimy dostęp do klastra. No, to jest jeden też kolejny takich fuck-upów, o których nigdy nie pisze, a się może zdarzyć. No, nawet u mnie się zdarzył, zanim przyszedłem do firmy ING, taki właśnie fuck-up. Wtedy może szukali na LinkedIn jakiegoś nowego od Cassandry. No, tak, więc mamy ten keyspace. W keyspace'ie są już tabele. Tak, kiedyś się to nazywało column family, ale odkąd Cassandra jest w wersji trzeciej, nazywa się to już table. Jakby ktoś tam jakieś stare książki czytał, takie legacy książki na temat Cassandry, to tam będzie jeszcze column family. No, żebyście się nie dziwili, że tam, o, przyjechał ten z Katowic, tam się mądrzył, że jest tabela, a tu pisze mi column family. No, kiedyś to się nazywało column family, teraz już jest tabela. Zmienił się silnik, zapis pod spodem. Może o tym powiem w tej drugiej części, może nie. Już w tabeli są partycje. Przykładowo tak mamy ten nasz klucz partycji i później to jest już ten element. Czyli mamy jakiś klucz partycji, czyli ta wartość, która będzie kaszowana. Cała partycja zawsze jest na jakimś jednym nodzie, nie może ta partycja być podzielona, no ponieważ partycja się kaszuje na jakąś wartość, więc zawsze musi być na tym nodzie, nie może być, że pół partycji jest tu, pół jest tu. Partycja cała jest na jakimś jednym nodzie, albo w replication factor większym jest powielona i w ramach partycji są wiersze. Czyli kolejne tam clustering column, czyli jest później dalej jest klucz klastrujący, później pokażę, powiem spokojnie. I jeszcze są meta informacje. Tak. Takie jak przykładowo timestamp, dzięki któremu będziemy rozwiązywać konflikty,
Out of box od razu jest TTL, czyli time to live, w sekundach wyrażony. Mowa na przykład w danych Cassandra, od razu robi TTL-a. I to nas w ogóle nic nie kosztuje i nic nas to nie boli. Według bazy to w ogóle nie boli. I jeszcze jest informacja o usunięciu tomstek. Tak, no i taki klucz partycji po prostu wygląda tak. Primary key A, dziękuję. A, kolumna A to jest nasza kolumna z partycją. W tym przypadku może to być tak, że klucz partycji plus klucz tak zwany sortujący. Tego może tu nie powiedziałem, to jest kolejna wartość. Nie masz tak, jeśli tabela miałaby tylko klucz partycji jako ten swój primary key, to ogólnie jest też tak wkasane, że często w tych książkach piszą PK. PK to jest zarówno partition key, jak i primary key. No i później bądź mądry i pisz wiersze, czy chodzi im o to, czy chodzi im o to. Ogólnie jest primary key i primary key składa się z partition key plus clustering column. No. To czytacie, będziecie widzieli. I dlatego dzięki temu kluczowi klastrującemu mamy kolejne wartości wierszy danej partycji. To są po prostu kolejne jakieś kolumny. Czyli mamy klucz partycji A i drugą kolumnę z kluczem sortującym B, na przykład. W tej sytuacji mamy klucz partycji A, a B i C to są nasze klucze klastrujące, które nadają jakąś kolejność w kolejność danych. Tu jest przykładowo tak zwane kompozytki, czyli klucz partycji. To są te dwie nasze kolumny, czyli jeśli będziemy coś wsadzać do Cassandry, to zawsze będziemy dwie wartości z tych kolumn będziemy haszować jako całość. O. Dobra, zapis. Trochę już o tym powiedziałem. Tak, jeśli nam jakieś dane do Cassandry przychodzą, są zapisywane, jeśli oczywiście jesteśmy dobrym administratorem, dobrym człowiekiem i nie zrobimy w Keyspace durable write na false, zawsze są napisywane właśnie w commit logu, czyli sekwencyjnie, oraz w memtable. Memtable to jest struktura w pamięci, która już właśnie sobie te dane tak sortuje, czyli robi już ten clustering order. I jeśli RAM, ten memtable nam się przepełni, no bo to się zazwyczaj się zdarza. No jednak RAM jest trochę mniejszy niż dyski, bo dysk można mieć terabajtowy, znaczy RAM też można mieć terabajtach, no ale powiedzmy, że raczej RAMu się tam ma w gigabajtach, tam parę rzędów mniej, to wtedy taki memtable jest zrzucany na dysk po tak zwanego SS-table'a. I SS-table to jest struktura immutable, on jest niemutowalny. Jak raz tak SS-table spadnie, to już game over, on już taki będzie. I będziemy to chwilę zrzucać dane do tych SS-table'i i te dane posiadą w tych SS-table'ach. Jeszcze przetrawiliście to? Jakieś pytania? Nie? No. Czyli bawiłem na tym slajdzie, Cassandra działa tak, że operuje na pamięci danego noda, a dopiero w przypadku jego przepełnienia jest wrzucany do pamięci trwałej na dysk. Tak jest. Plus to, że jeszcze są te commit logi, żeby nam tą pamięć odbudować w razie jakby ktoś wkładował na proces na Javie mówił. Dlatego jest commit log. To z SS-table'a na podstawie commit logu odbuduje się memtable. Nie. Z commit loga odbudowuje się memtable. SS-table już jest raz na dysku i dziękuję. No i teraz w zasadzie powinno paść pytanie, no mam tych SS-table 100, mówię, że to jest immutable, nie da się tego modyfikować, no to o co kaman? No i SS-table co jakiś czas są kompaktowane. Jest taki proces kompaktacji. Proces kompaktacji zależy od tego, jaką wybraliśmy strategię replikacji. Strategię kompaktacji. Są trzy compaction strategy. Pierwszy jest size compaction strategy, który jest defaultowy, czyli zawsze proces kompaktacji będzie dążył do tego, żeby mieć jednego SS-table'a. Czyli jak ma tych SS-table'i 10, uruchomimy ten level size compaction strategy, to powstanie jeden finalny taki duży SS-table. Będziemy mieli znowu kolejne SS-table, znowu robimy kończyć proces kompaktacji, znowu wstanie jeden taki wielki SS-table. Podczas kompaktacji jakieś takie dane, które są powielone, nam znikną. Te Thompsony, które będą miały ten przekroczony GC Grace Time, już wtedy znikną i tak dalej, i tak dalej. Inny poziom kompaktacji to jest level compacted strategy.
to jest taki poziom kompaktacji, który nam tworzy tak zwane poziomy SSTable. Im więcej jest danych, tym jest więcej tych poziomów, więcej tych SSTable. O tym mogą też długo mówić, a może nie będę zanudzać. No i tyle. Dobra, odczyty są ciekawsze, bo jest więcej rzeczy do omówienia. Tak, jeśli dane mamy w memtable'u, to i tak trzeba sprawdzić, czy jeszcze nie ma ich na dysku. No, ponieważ możemy jakiegoś tam przykładowo z takiego select random zrobić i tak dalej. I pierwszą strukturą do odczytu jest bloom filter. Też w wielu systemach IT się pojawia, z jakiego taka struktura bloom filtra. To jest filtr, który nam odpowiada na pytanie, czy dana tam być może jest, ale na pewno jej tam nie ma. Jest probabilistyczna. To nie jest indeks. Indeks nam powie od razu, że dana jest, albo danej nie ma. To jest bloom filter, który jest probabilistyczny. I teraz jak działa bloom filter? O, zawsze to rysuję. Chyba, że Was to nie interesuje. Nie będę mówić i tyle, idziemy dalej. Ogólnie. Mamy sobie jakiś rekord. Traktujemy go trzema różnymi funkcjami matematycznymi i wyliczamy z tego wartości, przykładowo 2, 8, 5. Zrobimy długą tablicę bitową i na właśnie pozycji tam drugiej, ósmej i piątej zapalamy jedynki. Później mamy jakąś inną wartość, zapalamy kolejny jakiś tam bit, tam 10, 11 i też na przykładowo drugi. I później jak mamy jakiś rekord i się pytamy, czy on tam jest, to sprawdzamy, jaka jest właśnie wartość tych wartości z tych trzech funkcji matematycznych. I jeśli nam jakiegoś bitu nie zapali, wtedy na pewno go tam nie ma. A jeśli nam jakieś bity zapali, to być może jest, bo mogą być false positive. Tak działa bloom filter. Teraz w zależności od tego, jaka jest wersja Cassandry, tyle mamy różnych cache'ów. Ogólnie, jeśli ktoś ma bardzo... W ogóle tutaj nie widać, a widać, że jest RAM i że tu powyżej jest wszystkie struktury, które są w pamięci, to są wszystkie, które są na dysku. Jeśli mamy Cassandrę wersji SyllaDB albo wersji DataStax Enterprise, to on cały RAM, który jest, to sobie tak siup, dziękuję. Będzie na całym RAMie operować. W HIP-ie i na systemie operacyjnym. No ale ogólnie tak, partition key cache, czyli to jest pierwszy jakiś cache, ten naprawdę stana partycja jest w tym SSTable. Kolejny, index summary. Ponieważ indeks w SSTable jest tak duży, że jego może być przykładowo jakimś SSTable, jeden SSTable może mieć przykładowo mieć terabajt. Zdarzają się takie SSTable. I indeks koło tego terabajtowego SSTable'a też będzie zajmował na przykładowo 100 mega. No, więc skoro ten indeks zajmuje nam 100 mega, a trzeba go szybko przeczytać, żeby mieć niskie czasy, to jest zbudowany indeks summary, który jest indeksem dla tego indeksu. Czyli swój indeks ma swój indeks, żeby od razu wskazywał, że od pozycji tam zerowej do 200 jestem na bajcie tam którymś i tak dalej. Czyli ten cały indeks nie musi być czytany na raz, tylko czytany tylko tyle, ile nam jest potrzebne. Row index entry, czyli kolejny indeks, który nazywa się jakaś już jest wiersz. W wersji Cassandry 5.1 DSE i to jest od 3.11 Apache Cassandra, powstał jeszcze chunk cache. Czyli dane, które są na dysku są po prostu w chunkach, żeby też je szybciej ładować. No i oczywiście dane są skompresowane. Znaczy może mogą być skompresowane, nie muszą być. Przy kompresji są trzy rodzaje, trzy opcje. LZ4, czyli wielowątkowe kompresowanie, snappy, czyli szybkie jednowątkowe i po prostu nie kompresujemy w ogóle. No, dziękuję. No tak, ktoś kiedyś płakał, że to jest baza danych, więc musi być coś typu SQL. No bo jak to jest ta baza danych, gdzie nie ma SQL-a? No to powstało CQL od wersji Cassandry chyba 1.1.2. Taka abstrakcja nałożona. Czyli Cassandra Query Language. To nie jest SQL, ale to jest CQL. No, bo jak ja nie mogę zrobić selecta, to dla mnie nie jest baza danych. Bo żeby zminimalizować ten próg wejścia, powstał CQL i wygląda on prawie jak SQL. Create, keyspace, workshop, jakiś tam write through, replication, network of strategy na dwóch data centrach. Ściany jakiś tam wielodziejski. Później używamy ten keyspace i zakładamy tabelę. No wygląda to jak SQL, ładne, przejrzyste. Znaczy no. Mamy też typy danych, tekst, boolean. Nie ma typu przykładowo varchar 20.
się jakby teraz jest takie pytanie. Czy jest takie pole Warszawa albo Warszawa 11? My chcemy tu PESEL wsadzić. Czy jest takie pole Warszawa 11? No nie, nie ma. Kassandra ma, nie ma ogólnie ograniczeń. Jedyne ograniczenie, jakie Kassandra narzuca przy wsadzaniu danych, to jest zgodność typu. Jak mamy pole int, nie wsadzimy tam teksta, stringa. Ale nie ma takiego pola typu varchar 20, ponieważ w Java nie ma pola varchar 20. Na varchar w Java jest pole string. Więc jest tekst. W tekst możemy wsadzić puste ciapki, możemy tam spację wsadzić, możemy tam nic nie wsadzać, ale możemy tam wsadzić całego pana Tadeusza. Też to Kassandra łyknie. Sru wsadzi. W wersji Kassandry 2.2 zrobili pole varchar, ale to nie jest varchar 20, tylko po prostu varchar, które jest tym samym co pole tekst, bo ktoś płakał, że nie ma kanady Warszawa. Więc zrobili pole Warszawa, który jest po prostu tekstem. Inaczej nazwane tylko. Tak, tak. Które robimy identycznie to samo. Tylko jak się nazywa, ktoś płakał, że nie ma. CQL to robię normalnie insert. Insert into tabela, do jakich kolumn i jakieś tam wartości. I tak przykładowo tak, jeśli to jest nasz klucz partycją, to kluczem na to naszą partycją jest przykładowo Rocco. Jego będziemy haszować murmur 3. W wyniku haszowania Rocco murmur 3 dostaniemy wartość na przykład 281. Node numer A ma zakres tokenów przykładowo tam od 0 do 300, więc pójdzie node numer A. Ta dana. Tak to będzie pod spodem wyglądać. Robimy selecta też, dziękuję, ładnie. Działa. Update. Tak, mówiłem, o, w Kassandrze są tylko inserty albo tam, albo selekty. Ale jeszcze jest takie pole, jeszcze jest takiego jak możliwość jak update. Update to jest tak naprawdę upsert. Czyli to jest jakby zrobienie inserta. Robiąc update'a, a czegoś takiego nie ma, zresztą to daną dodamy. Nie będzie informacji, że takiego klucza partycji nie ma. Z drugą stronę, jeśli zrobimy jakiś insert, taki primary key już istnieje, zrób update. Kassandra cały czas robi upsert. Tak, i delete też nam uwali partycję. Typy danych, tak na szybko. Z takich ciekawszych, bo jest ich ogólnie więcej, tak, globy. Można sobie wsadzić globa. Znam takie use case'y, gdzie przykładowo serializowany obiekt, tam jakiś pojo do Avro, można sobie wsadzić jako glob i go szybko czytać, od razu go deserializować, dziękuję. Jestem super fajny, szybki i tak dalej. Frozen to jest tak zwany user defined type. Od Kassandry bodajże 3.0 weszły user defined typy. Można sobie zdefiniować swój własny typ, który się składa z tych prymitywów. Wtedy się używa tak zwanego właśnie frozen. Na przykład ograniczony tekst, to jeszcze nie. Nie, nie, możesz sobie frozen. Tak nie. Nie, możesz zrobić po prostu tak. Create user defined type ABC i w tym user defined type będziesz miał po prostu takie same te typy. Te właśnie, jak powiedziałem, takie podstawowe typy i później będziesz używać tego ABC jako swój user defined type. Co jest ciekawego? Lista, mapa, set. Z Java, tak? Można wsadzić do Kassandry listę, mapę, seta. I Kassandra to przyjmie. Raz inna baza danych sobie z tym nie poradzi, Kassandra sobie poradzi. UID. Przykładowo też jest ciekawe, bo kiedyś były tylko UID-y, ale się okazało, że UID-y mogą się powielić, bo ktoś ma system, który ma milion requestów na sekundę, więc robili tiny UID-y do mikrosekund. Czyli do mikrosekund czas jest aż do mikrosekund, plus jeszcze jest UID doklejony. Wtedy na pewno, to już się na pewno nam nigdy nie powieli. To już trzeba być naprawdę, nie wiem, jakimś szczęściarzem. W lotka grać. Dobra, tyle. Nie ma pytań, lecimy dalej. Kassandra Community, stary slajd, już powiedzmy, że legacy. Trochę tych ludzi jest, którzy się w to bawią. Trochę ludzi jest, którzy w ogóle tam coś komitują. Kiedyś powiedzieli mi coś takiego i mnie oszukali, ale no cóż. Lecimy dalej. Firmy, które korzystają z Kassandry w roku 2016. Trochę tego jest. To są ci, którzy przykładowo są tacy, powiedzmy, że więksi. No, jak ktoś ma firmę Krzak i korzysta z Kassandry, to raczej tej firmy Krzak tutaj nie ma. Tak raczej są takie firmy, które powiedzmy, że mają więcej niż dwóch ludzi. Ja i nie wiem, i moja żona. Z ciekawostek, przykładowo tu ING umieścili. No,
nie chwaląc. No, więksi klienci, którzy korzystają z Data Stax Enterprise, czyli ci, którzy płacą za to. No, więc trochę też tych firm jest, no ale nie o tym omawiać. Nie jestem tutaj, żeby wam sprzedawać, tylko żeby coś powiedzieć ciekawego. Więc kiedy używać Cassandry, ale tak naprawdę ten slajd mam powielony na drugiej części, więc spokojnie, spokojnie. A jest mało czasu. O, przez trochę na to czasie. Więc pytań teraz też nie będzie. Nie, dziękuję jeszcze za uwagę. Koniec części pierwszej, 5 minut przerwy i druga część.